Witajcie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Zapraszam Was na rozmowę ze skrzydłowym Lecha Poznań, Jakubem Kamińskim. Cześć Kuba. Dzień dobry. Witam dzień dobry. Cię serdecznie w pięknym anturażu morza, pogody. Fajnie, że zgodziłeś się na krótką rozmowę. Jak ogólnie się czujesz, powiedz mi, na tym zgrupowaniu? No jak widać, pogoda bardzo ładna. W porównaniu do zeszłego roku, gdzie pierwszy raz brałem udział w zgrupowaniu, zostałem zaproszony na zgrupowanie w pierwszym zespole jeszcze za trenera Nawałki, to teraz no, pogoda jest przepiękna, nic tylko trenować i skupić się na tych rzeczach, które trenerzy chcą nam przekazać tutaj na tym zgrupowaniu, które chcemy polepszyć, które po prostu wiosną dadzą nam taką pozycja, że nie będziemy popełniać takich błędów jak w rundzie jesiennej. Mhm. I to na pewno tutaj warunki sprzyjają, więc nic tylko się skupić na treningu i na tym, na czym mamy poprawić swoją grę. Do tej pory, po tych już kilku dniach i kilku dobrych treningach takich, oceniasz to, że jest dużo takiego siłowego treningu, dużo szybkościowego, mniej zajęć z piłką, więcej? Jak według Ciebie to wygląda? Nie, no z piłką tak naprawdę cały czas mamy styczność, trenerzy przygotowania dają nam akcenty takie biegowe jeszcze zazwyczaj na rannym treningu. Też takie mniejsze akcenty siłowe, właśnie bardziej na to, na stabilizację, na aktywację. Tak więc większość rzeczy robimy z piłką. Taka jest, myślę, filozofia i trenerów, i nasza, że chcemy większość rzeczy spędzać z piłką przy nodze, bo taką mamy drużynę i tą drużynę ma cechować to, że dominujemy przeciwnika i to my mamy dyktować warunki gry i my mamy posiadać piłkę. Okej, okay, wróćmy może do tego, jak to się zaczęło tutaj w tym hotelu. No powiedz mi, bo kibiców pewnie to też interesuje, jak wygląda sprawa z zakwaterowaniem na przykład Twojego współlokatora? No bo mieszkacie dwie osoby w pokoju, prawda? Tak, tak. I czy Ty masz możliwość wybrania sobie kogoś, czy po prostu jest to z automatu, trenerzy wybierają, z kim Ty będziesz? No, tym razem sobie wybrałem. I z kim jesteś w pokoju? Jestem z Filipem Marfińskim w pokoju, z moim rówieśnikiem. No tak więc dogadujecie się, dogadujemy się, tak więc wybraliśmy sobie ten pokój. Wesoło jest? No jest, no musi być. Filip i Ty, nie wiem, macie często jakieś drzemki poobiednie, potreningowe, czy raczej Filip jest z tych, którzy na przykład nie śpią? Nie, ja osobiście uwielbiam sobie zrobić taką drzemkę przed drugim treningiem, nawet w ciągu dnia, jak mam czas, to zawsze gdzieś znajdę czas na to, że lubię sobie pospać, lubię się zregenerować, bo w mojej opinii sen to jest najlepsza regeneracja. Filip też lubi sobie drzemnąć, także nie ma z tym problemu w pokoju. U Was wiertarki nie było? Nie, u nas nie. Tylko u Madzia i u Izia, tak? Tak, tak. Dobra, w zasadzie odpowiedziałeś mi na pytanie, jak spędzasz czas wolny, no bo chyba w zasadzie jakieś tam drzemki. Czy coś jeszcze byś to dał? No, jak jest taka pogoda, to można wyjść na spacer, można się przejść. Tutaj też jest kawiarnia, można na kawę, na herbatę. Tak więc, no naprawdę warunki mamy bardzo dobre, nic tylko mówię, skupić się na treningu, na meczach i na tym, na czym mamy pracować tutaj. Mhm. Przejdźmy może do przyjemnej rzeczy, czyli do kuchni, bo przed wywiadem sobie chwilę porozmawialiśmy, że na kuchnię trzeba uważać, ale nie pod tym względem, że coś się może stać, tylko że trzeba ostrożnie do tego podchodzić, bo tego jest mnóstwo, prawda? No tak, tego jest mnóstwo tutaj, czasami nawet ktoś może nie wiedzieć, co bierze i może mu to zaszkodzić, bo organizm może nie jest przyzwyczajony do tych rzeczy, co tutaj nam serwują, ale też mamy kucharza Artura, także jak ktoś nie wie, to trener powiedział, że mamy pytać i nas pokieruje, co powinniśmy zjeść, co jest sprawdzone, co nam nie zaszkodzi po prostu. A jeśli chodzi o takie potrawy, które na przykład Wasz kucharz powiedział, że słuchajcie, uważajcie na to, albo tego raczej nie jedźcie, czy też na przykład na śniadanie bardziej preferowane jest taki rodzaj jedzenia, a na kolację na przykład już nie, było coś takiego, czy nie? Nie, znaczy, no wiadomo, no, to co lubi, ten sobie wybierze. No,
Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja lubię na przykład jajecznicę na śniadanie, inny lubi na przykład No naleśniki. właśnie, a co ty Także lubisz? no ja naleśniki lubię, tutaj takie pancake'i tak zwane. Także no tym się zajadam. Nie wiem jak inni, nie patrzę w talerze, ale no na pewno no kto co lubi, to sam wie dobrze, myślę, co powinien zjeść, co organizm jego potrzebuje. Tak, tak sobie ostatnio pomyślałem, Kuba, że w zasadzie piłkarze chyba też poniekąd cieszą się z takiego obozu, bo chyba to jest jedyny okres w roku, kiedy mogą jeść bardzo dużo i co chcą, bo ten wydatek energetyczny na treningach jest też ogromny. No tak, no dwa treningi dziennie to jest okres, gdzie musimy się dobrze przygotować do tej drugiej rundy na wiosnę, która tak naprawdę jest najważniejsza w sezonie, bo jeden zespół może na jesień grać słabiej, a na wiosnę lepiej. Także no ten wydatek naszych sił jest bardzo duży i myślę, że są osoby, które lubią bardzo dużo zjeść. Nie ukrywam, że też jestem taką osobą i lubię dobrze zjeść i dużo. Choć nie widać po mnie, po moich gabarytach, ale tak jak Pan mówi, że ten wydatek jest duży i na pewno to jedzenie tutaj można sobie pojeść. Jak to mówię. Czy macie jakieś zakazy od sztabu szkoleniowego, czego na przykład nie robić? Albo po jakiejś godzinie, załóżmy, czegoś nie powinniście robić? Jak z telefonami komórkowymi? No na pewno na posiłkach no, nie powinno się używać tych telefonów. A poza tym tak naprawdę nie mamy nic, trenerzy tutaj na mnie narzucają. Myślę, że w pełni nam ufają i są tutaj, wiadomo, jest dużo młodych zawodników, którzy no wiadomo mogą iść później i chcą iść później spać i tak dalej, ale to już jest seniorski zespół i każdy dobrze wie, o której godzinie powinien się położyć spać, a nie siedzieć w komórce. Także trenerzy w tej kwestii nam ufają i nic na razie, nic nam nie zakazują. Dobrze, to przejdźmy może do wczorajszego sparingu z Astrą Dziurdziu. Zagrałeś pierwszą połowę, bo wyszedłeś w pierwsze 11. Takie było zresztą założenie sztabu szkoleniowego, że są dwie jedenastki przewidziane. Zagrałeś znowu na prawej obronie, znowu po jakimś czasie. Powiedz mi, jak oceniasz swoją dyspozycję w tym meczu? No na pewno wiedziałem, że gdzieś mamy problemy na tej prawej obronie, bo wiadomo, Tomek Cywka kontuzja, Robert Gumny kontuzja, Michał Skóraś, który też tutaj do nas wrócił, mniejszy uraz, tak więc no, z konieczności też musiałem zagrać na tej prawej obronie, a nie jest to dla mnie obca pozycja, bo też w Akademii parę razy się zdarzyło zagrać, w kadrze reprezentacji do lat 19 grałem na wahadle, także dla mnie to też nie jest nowa pozycja i nie wiedziałem jak się zachować. Także no, trener wystawił mnie na tej pozycji i chciałem zaprezentować się jak najlepiej. Myślę, że mój występ oceniam dobrze, bo miałem dużo, dużo kontaktu z piłką, parę dośrodkowań, wejścia w pole karne, także myślę, oceniam swój występ na plus. Uściślimy może, że jesteś jednak nominalnym skrzydłowym, prawda? Jakbyś miał taką możliwość, że powiesz trenerowi, trenerze, moja nominalna pozycja to przykładowo ta, a trener powie, ok, come see, to jest twoja pozycja. To jaka by była? Skrzydłowy. Skrzydłowy, no, ok. To mamy za sobą. Dobra, jeśli chodzi o jeszcze wczorajszy mecz, czy dla ciebie ma jakąś różnicę, czy ty grasz na przykład z Tymkiem Puchaczem, tym razem na skrzydłowym, czy na przykład z Kamilem Jóźwiakiem? Obaj bardzo dobrzy zawodnicy. Wiadomo, Kamil trochę już ma więcej tych występów w Ekstraklasie. Można powiedzieć, że jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, ale nie ma to dla ciebie nie różnicy. Ma dla mnie to różnicy, bo z obydwoma bardzo dobrze się dogaduję, myślę, na boisku i nie mam tutaj problemu, żeby się dogadać. A z takich może kuluarów jeszcze, bo w ustawieniu wczoraj, jak widziałem skład, to wydaje mi się, że Kamil zaczynał na prawym skrzydle, prawda? Tak, razem tak, z tobą. Tak. I dość szybko chyba doszło do zmiany z Tymkiem. Tak miało być, czy oni się między sobą mogli dogadać po prostu? Mogli się dogadać. Trener nam też daje otwartą rękę i jak Kamil czuje się lepiej na lewym skrzydle, a Tymek wiadomo ma też lewą nogę i mogą szukać tych zejść do środka i szukać otwierających podań albo strzałów. I robić na przykład miejsce, w tym przypadku moim i Koście, otwierać te boczne sektory.
Także to jest ich decyzja. Trener też tego nie neguje, wręcz przeciwnie, to popiera i to jest dobre też, myślę, dla Teraz zespołu. sobie przypomniałem, że w zasadzie miałeś taką jedną sytuację. Schodziłeś ze skrzydła i tam w zasadzie z boku nie było widać, czy to dużo zabrakło, czy nie, ale ile tam brakowało? Z metr, półtora? No, myślę, że coś takiego, tak, tam bodajże podałem do Tymka, tym jak mi odegrał Dokładnie. i tak wjechałem w pole karne. Też byłem zły trochę na tą sytuację, bo gdzieś powinienem się moim zdaniem lepiej zachować w tej sytuacji, bo Chris, jak widziałem w powtórkach, rozmawiałem też z trenerem, no to gdzieś tam wchodził na ten bliższy słupek, mogłem mu tą piłkę dograć. Może ten jednak młody wiek trochę dał o sobie znać, się trochę podpaliłem w tej sytuacji, bo można było z niej moim zdaniem więcej wyciągnąć, no ale to jest, to tylko może zaprezentować na przykład w lidze, Dokładnie tak, jako doświadczenie. Tak jest. Tak jak spojrzysz na przykład z perspektywy czasu na ten rok wstecz i twoja pozycja w kadrze, jaka była, a jaka jest teraz? Jak byś to podsumował? No, dla mnie bardzo się zmieniła. Ten rok był dla mnie, 2019 był bardzo, bardzo dobry, bo zostałem zaproszony właśnie na pierwszy raz na zgrupowanie, jeszcze grając pół roku w Centralnej Lidze Juniorów. Taka, można powiedzieć, nagroda od dyrektorów właśnie i przyszedł trener Nawałka. Najpierw zostałem zaproszony na treningi w grudniu. Pojechałem też na Wisłę Kraków, byłem w 20. Też taka dla mnie duże przeżycie, jeszcze dla 16-latka, i zostałem powołany na obóz. Tutaj wiadomo, no, wtedy było też dużo bardzo doświadczonych zawodników i ja No, jako... nie ma co ukrywać, kadra się trochę różniła, prawda? Tak, trochę się różniła, także no, to było dla mnie bardzo cenne doświadczenie, pojechać na taki obóz. Pierwszy raz miałem okazję grać tak naprawdę w seniorskiej piłce, no bo tak jak mówię, z Centralnej Ligi Juniorów, jeszcze nie grając w rezerwach wtedy, pojechałem na obóz i dopiero po obozie była decyzja, że przeszedłem do zespołu rezerw i w rezerwach bardzo dobrze się wkomponowałem w zespół, nie będę ukrywał, i zrobiliśmy awans do drugiej ligi. No i po sezonie została decyzja podjęta, że zostaję włączony do pierwszej drużyny już na stałe, tak więc nie wiedziałem, że to się potoczy tak szybko, że tak, tutaj mój rozwój będą widzieć dyrektorzy, bo chciałem się też ogrywać w rezerwach. Myślałem, że w drugiej lidze zagram sobie teraz całą rundę. Takie miałem myśli przynajmniej, ale zagrałem bodajże tylko 6 meczy w drugiej lidze, a resztę już też, czy to na ławkę byłem powoływany, czy też parę meczów się zdarzyło w pierwszej jedenastce, już normalnie w pierwszym zespole w Ekstraklasie, tak więc bardzo, bardzo dobry pół roku dla mnie. I pozycja się znacząco zmieniła. No, teraz jadę na to zgrupowanie i walczę, tak naprawdę chcę walczyć o i pierwszy wychodzisz skład. W podstawie Tak na jest. Pierwszy sparring. Kończąc ten temat, jeszcze tak dopytam, patrząc na twój młody wiek, jak ty sobie z tym radzisz mentalnie, psychicznie, tak do tego, bo nie ma co ukrywać, to są jednak dość duże przeżycia dla młodego chłopaka. Nie masz z tym problemu, że na przykład, nie wiem, przed meczem masz jakąś noc nieprzespaną, albo po meczu, no po meczu to normalnie każdy zawodnik, nieraz adrenalina, ale jak ty sobie z tym radzisz, właśnie tak jak sam powiedziałeś, z takim dość niespodziewanie szybkim awansem? No, ja myślę, że to jest kwestia też ogrania i pozycji w zespole, bo gdzieś wychodząc na pierwszy mecz w Ekstraklasie, debiutując z Jagiellonią Białystok, nie ukrywam, że był stres, był stres i wiedziałem, że nie wiem, jak to może się potoczyć, czy dam radę, czy nie dam rady, czy ten będzie zadowolony, ale teraz już zagrałem 11 oficjalnych meczów, 2 w pucharze i 9 w lidze, to ta pozycja się zmieniła i złapałem pewność siebie i na to liczę, że kolejne występy będą budować moją osobę i moją osobę w zespole, bo chcę do tego dążyć, żeby być główną postacią Lecha i ciągnąć ten zespół do góry. I nie ukrywam, że marzy mi się, bo tak naprawdę w Akademii prawie tak naprawdę wszystko wygrałem, tak chwaląc się troszkę. Poprzez U17, CLJ U19 i awans do drugiej ligi, czyli tak naprawdę z każdym zespołem coś potrafiłem wygrać.
Także marzy mi się zdobycie trofeum teraz z pierwszym zespołem Kolejorza i to nie w roli takiej, jakby powiedzieć, słabszej, tylko takiej, gdzie ja też będę decydował o losach meczu i będę kluczową postacią w tym zespole. Może na chwilę może zmienimy temat, chociaż wrócimy jeszcze pod koniec do Twojego marzenia sportowego, bo w zasadzie sam już wspomniałeś o pewnym marzeniu. Alan Czerwiński został kupiony przez Lecha w ostatnich tygodniach i on, jakby nie mówić, będzie na pozycji prawego obrońcy, prawda? Na taką pozycję został zakupiony, więc chyba to dobrze dla Ciebie, bo wtedy już ta pozycja będzie zajęta i Ty będziesz mógł walczyć o to skrzydło. No tak, no śmiejąc się, nie wiem, jakie tam są rozmowy też między Zagłębiem. Znaczy, nie ma co ukrywać, że wszystkim zależałoby na tym, żeby już... Alan wrócił, Alan przyszedł jak najszybciej, no ale na to nie mamy wpływu, to już tak oczywiście jest, tak jest. Dyrektor sportowy i cały sztab bierze w tym udział, także no wtedy z jednej strony byłoby to dla Ciebie lepiej, chociaż no poczekamy, zobaczymy, prawda? Dokładnie. Dobrze, no to powiedz mi, Kuba, taką rzecz. W sobotę wiesz, z kim gracie? Z Mariborem. Pierwszy mecz bodajże? Chyba nie. Z Szachtarem? Teraz z Szachtarem. No to, tak. No to z Szachtarem... No... Z Szachtarem Donieck, z Szachtarem, tak. Donieck. Uczestnikiem Ligi Mistrzów tegorocznej, zeszłorocznej w zasadzie też. Co wiesz o tym rywalu? Czy w jakikolwiek sposób w Twojej głowie tli się jakaś tam strach, może niepewność? No, patrząc na ten zespół, gdzie graliśmy na zgrupowaniu również z nimi rok temu, no to jest naprawdę no, najwyższy poziom, myślę. To Szachtar gra w Lidze Mistrzów z zespołem Manchesterem City i z innymi zespołami, gra jak równy z równym i potrafią zawodników wytransferować za 40, 50, 60 milionów euro. I to są piłkarze światowej klasy, to takie sparingi myślę, że nas interesują i dzięki takim sparingom pokażę, w jakim miejscu się znajdujemy i no nie można ukrywać, że Szachtar to jest też zespół, który no, lubi posiadać piłkę i na tle takiego rywala, gdzie my też lubimy posiadać piłkę, zobaczymy, jak sobie radzimy z takim. No, jak potrafimy sobie poradzić z Szachtarem, to myślę, że grając w Ekstraklasie powinniśmy sobie z każdym zespołem poradzić. I takie doświadczenia są dla nas bezcenne. No, oglądałem właśnie Szachtar rok temu. Nie miałem okazji zagrać ale w tym meczu, ale byłem na ławce. No, niesamowite. To, co potrafili zrobić, wiadomo, dużo Brazylijczyków gra w Szachtarze, to, co potrafili zrobić z piłką, to naprawdę na żywo takie coś zobaczyć, to jest naprawdę coś wspaniałego. Zobaczyć jak zobaczyć, a później jeszcze zagrać, tak, być może zagrać. Dobrze, zmieniając znowu lekko temat, ale już powoli kończąc, tak wrócę może do Twojego dzieciństwa, jak to się w ogóle zaczęło u Ciebie, jeśli chodzi o piłkę nożną? Standardowa piłka i, nie wiem, podwórko i kopało się, czy po prostu zacząłeś w czymś innym i nagle piłka nożna się pojawiła? No ja, moja mama gimnastyczka, tata akrobata, mieli klub w Rudzie Śląskiej i chodziłem na salę gimnastyczną. No, ta piłka gdzieś się pojawiła spontanicznie tak naprawdę, bo gdzieś na ogródku właśnie z kolegami w szkole bodajże mama zaproponowała, czy bym nie chciał spróbować. Pierw poszedł mój brat, starszy o 2 lata, Kacper, grać w Szumierkach Bytom. I po roku do niego dołączyłem i zawsze grałem gdzieś ze starszym rocznikiem o 2 lata, bo zawsze chciałem być z bratem. I tak naprawdę do końca 5. klasy podstawówki łączyłem i akrobatykę, i piłkę nożną, gdzie miałem szkołę, potem właśnie trening na Szumierkach w Bytomiu. I potem wracałem o 20 na salę gimnastyczną. Także naprawdę jestem też z wysportowanej rodziny, można powiedzieć, także ten sport... No ale mało co, zostałbyś być może akrobatą. Tak, no też nie ukrywam, że miałem duże, duże sukcesy, dużo medali mam w domu z akrobatyki sportowej, jak i mój brat. Ale to z jakiegoś poziomu, nie wiem, mistrzostw międzyszkolnych, województwa polskiego. Tak, województwa najczęściej, mistrzostwa Śląska. Tak naprawdę
Piłkę zdecydowałem się właśnie już na koniec piątej klasy podstawowej, bo wiedziałem, że mi dobrze idzie. No, coś tam... Czyli stosunkowo dość późno, prawda? Jak patrząc teraz Tak. na te czasy, jak to się odbywa, to w piątej klasie szkoły podstawowej to już gdzieniegdzie są naprawdę jacyś wykształtowani mali piłkarze. Tak, a ja do piątej klasy łączyłem dwie dyscypliny tak naprawdę. Choć nie ukrywam, że też lubiłem grać w inne. No, w szkole mieliśmy też takie sukcesy, mieliśmy tutaj super, super klasę, gdzie koszykówka, piłka ręczna, badminton, inne dyscypliny tak naprawdę były łączone z piłką nożną. I to nie było tak też, że piłka nożna, wiadomo, była na pierwszym miejscu, no bo kochałem to robić. No. I dobrze mi to wychodziło, co pokazuje teraz, gdzie jestem. I chyba to był dobry wybór, jak nie można ukrywać, no ale... Kontynuując to dzieciństwo, bo każdy jako dziecko, w zasadzie pewnie teraz też masz jakiś sportowy, piłkarski idol, ulubiony piłkarz wtedy i ulubiona drużyna wtedy, jak to było u ciebie, patrząc na cały świat. No nie, ja pamiętam, że zbierałem takie naklejki Mistrzostw Świata, chyba 2010, jak dobrze tak najbardziej to pamiętam teraz z bliska, to no Ronaldinho gdzieś mi się wpasował i codziennie było oglądane na YouTube filmiki Ronaldinho i no to był naprawdę, to był mój idol. I to jest też kolejne marzenie, żeby spotkać się przynajmniej, już wiadomo, już po karierze, ale chciałbym się spotkać i zamienić parę słów z Ronaldinho, no bo to jest, to był mój idol dzieciństwa zawsze. Miałem też paru innych, ale Ronaldinho Ronaldinho to został. Został A jeśli w chodzi pamięci. O klub, jako wtedy jeszcze młody dzieciak? Był jakiś klub, czy tak, czy nie do końca? Wiadomo, no z polskiej ligi gdzieś tam, gdzie się wychowałem na podwórku, no to Górnik Zabrze Tak, był tak. też klubem, gdzie kibicowałem, no bo wiadomo, No wiadomo. No. Byłem z Rudy Śląskiej i akurat moja dzielnica za Górnikiem, także to przeszło naturalnie i gdzieś Górnikowi zawsze kibicowałem na polskim podwórku, a za granicą no FC Barcelona, no to jest drużyna dla mnie, która no... Jeszcze za Pepa Guardioli, jak grali, to naprawdę to była świetna drużyna i imponowała mi swoją grą. Takie pytanie jeszcze. W Lechu Poznań, jakby ktoś ciebie zapytał, kto jest najlepszym technikiem obecnie? Mamy na pewno Pedro Tiwa. Na pewno lubi pokazać parę sztuczek i niektóre zagrania, to idzie się chwycić za głowę. No teraz już nie jest z nami, no ale Darko Jeftis, no to był też wirtuoz, gdzie nie wiadomo było, jakie rozwiązanie wybierze i te jego nieszablonowe zagrania, to można było tylko podziwiać i nie każdy to ma. To jest naturalne, że tego moim zdaniem się czasami nie da wyćwiczyć i tacy piłkarze właśnie jak Pedro czy Darko mają to naturalne i nic, tylko patrzeć i podpatrywać takich zawodników. A jeśli chodzi, jakbyś miał powiedzieć o największego śmieszka, jakiegoś pozytywnego wariata w waszej kadrze? No pewno paru by się znalazło, ale dla mnie na pewno no, Karol Szymański lubi trzymać atmosferę i niektóre teksty no, naprawdę do łez można się śmiać. Dobrze, no to w zasadzie chyba mamy wszystko, ale może wróćmy jeszcze z jedną rzeczą. Takie marzenie twoje sportowe na teraz, to w zasadzie już powiedzieliśmy, że chciałbyś zdobyć z Lechem Mistrzostwo Polski. A jeśli chodzi o takie marzenie sportowe za jakiś czas? No na pewno chcę się rozwijać jako piłkarz. No. Nie ma Być co może reprezentacja Polski seniorów? Też nie ukrywam, że tak naprawdę trzymam gdzieś się w tych kadrach młodzieżowych od... bodajże U12, U13, gdzie pierwszy raz została stworzona Letnia Akademia Młodych Orłów i nasz rocznik 2002 zaczął to. I od tego momentu gdzieś kolejne szczeble przechodzę w tych kadrach i miejmy nadzieję, że dotrę do pierwszej reprezentacji. No, to jest myślę marzenie każdego młodego piłkarza, żeby dotrzeć do reprezentacji kraju, bo to jest niezwykłe wyróżnienie. I no, to jest mój cel, a to nie przyjdzie łatwo, bo pierwszy trzeba pokazać na swoim podwórku i dopiero potem no, szukać na zachodzie tak naprawdę w silniejszych ligach, najsilniejszych ligach świata i to jest mój cel, żeby w jednych z tych top 5 lig grać. Takie jest moje marzenie i czas pokaże, co przyniesie właśnie ten czas i czekam, zobaczymy.
I tego Ci, Kuba, właśnie życzę. Dużo zdrowia przede wszystkim i spełnienia marzeń. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo również.